Paweł, no bądźmy szczerzy, te ostatnie mecze w wykonaniu twoim i całego zespołu Górnika może nie były najlepsze, jeśli chodzi o obronę, ale trener Nawałka chyba popatrzył na całokształt tego sezonu, tak, na całą twoją pracę dotychczas wykonaną, ale powołanie zaskoczyło cię, czy nie? Znaczy, na pewno troszeczkę zaskoczyło, bo jak każdy zawodnik, no, liczy na to powołanie, no, ale do samego końca nigdy nie jest pewien i sprawdzę to w internecie, no, dostałem powołanie, z czego bardzo się cieszę i zobaczymy, czy uda się zagrać, czy nie, ale na razie się cieszę, że mogę być powołany do tej reprezentacji. Trener Nawałka rozmawiał wcześniej na ten temat z tobą, na temat ewentualnego powołania, jeszcze jak tutaj był w Zabrzu? Nie, trener tylko mi pytał się po meczu zdanie, czy analizowałem błędy stracone bramki, ale o powołaniu na to spotkanie na pewno nie rozmawialiśmy i nie byłem do końca pewny. Na pewno ucieszył cię fakt, że powołanie otrzymał również Rafał Kosznik. Poza tym jest Marciniak, Pazdan, ekipa taka znajoma. No tak, no znamy się z Górnika, więc na pewno będę się czuł lepiej niż ostatnio. Myślisz, że ten plan taki trenera Nawałki, powoływania niekoniecznie tych nazwisk takich mocnych, tylko osób, które walczą na boisku, oddają całego siebie właśnie w grze, to jest dobry? Znaczy, no nie wiem, trzeba poczekać do spotkań i zobaczymy, czy przyniesie to rezultaty. Wtedy będziemy mogli dopiero oceniać, czy był to dobry ruch, czy nie. Na koniec zapytam, mam nadzieję, że to nie będzie wycieczka, tak? Teraz już taka troszkę bardziej intensywniejsza? No, mam nadzieję, że zdążę się teraz łocić, bo ostatnio nie udało się. Jak to ci dzisiaj przywitali w szatni? Kosa, gdzie są bilety? Tak, no wesoło. Widać, że zespół jest razem z nami, czyli ze mną i z Pawłem. No, z tego bardzo się cieszymy, no bo na ten sukces nie tylko my pracujemy, ale cały zespół, bo jak wiadomo, wszyscy grają na boisku i gdy zespół lepiej gra, tym bardziej można się wybić. Teraz możemy już troszkę tą dyplomację odłożyć na bok, więc możesz powiedzieć, czy wcześniej pojawił się temat, były takie rozmowy z trenerem Adamem Nawałką na temat... Nie było żadnych rozmów z trenerem Nawałką. Zostałem mile zaskoczony i mam nadzieję, że to powołanie pozytywnie na mnie wpłynie i w najbliższym meczu z Wisłą, bo to jest teraz najważniejsze dla mnie, jak i dla drużyny, żeby zdobyć tu 3 punkty. Rozumiem, że to jest takie ukoronowanie trochę twojej kariery? No na pewno, no, każdy piłkarz, który gra w Ekstraklasie, marzy o tym, żeby z tym orzełkiem na piersi zagrać. No, mi się dostałem powołanie w takim czasie, a nie innym. No, z tego powodu bardzo się cieszę. Tutaj jak rozmawialiśmy czy w szatni, czy inni zawodnicy wyrażali swoje opinie, to podkreślali, że ty byłeś takim pewniakiem na tą obronę. Nie ma lepszego zawodnika w Polsce, który mógłby tam zagrać. Nie wiedziałem, czy chłopacy żartują, czy poważnie mówią, no ale miło z ich strony i widać, że ich przepowiednie się sprawdziły. No i to powołanie dostałem. Czyli mogą liczyć na bilety, na mecze? Na pewno, tylko kwestia, ile tych biletów będzie.